Dzisiaj zaczynamy pierwsze spotkanie nasze, warsztaty tańcu Górali Żywieckich. No i jako pierwszą osobą prowadzącą jestem ja, Jadwiga Jurasz. No i nic cudów żadnych nie będę pokazywać, tylko to, czego się nauczyłam od roku 79, czyli już bardzo spory kawał czasu, a uczyłam się tego od moich instruktorów, nauczycieli, bo niestety w tych czasach, w których ja zaczynam, to już nie było się od kogo uczyć, bo już na wsiach już mało kto takie rzeczy pamiętał. No i, to wszystko dzisiaj chcę przekazać, pokazać i skonfrontować to z moimi koleżankami i kolegami. Partner na łopatkach. I ładnie okrągłe trzymanie. Dzieciom tłumaczy, że mają balonik, piłkę plażową mają. Jak i wytłumaczy, jak mają 10 lat, to już potem wiedzą, że to ma być okrągłe. Czyli na barkach partnera trzymiemy dłonie, a partner podpiera pięknie. Podpiera, nie tak. Sebastian już wie, bo czeka, kuś tak, nie? No często się zdarza, że nam tak chłopcy, nie? Robią, no. A my musimy się oszczędzać, kobiety muszą mieć podparcie eleganckie. No i stopy wewnętrzne. Piłka między siebie. Jeżeli to jest owyrtka naprzeciw siebie, okrągła, jak ją nazywamy, to stopy wewnętrzne, prawe stopy dotykają siebie i to się nie depczą. Proszę bardzo, bo ja się chcę jeszcze czegoś nauczyć. Trzymanie tu bardziej na barkach. Ja tak uczę, że dziewczyny mają oparcie na barkach, dłonie. Proszę. Tańce Górali Żywieckich, wszystkie po kolei, myślę, że śpiewy i no, muzyka, bo mam swoją kapelę, więc jestem w tej komfortowej sytuacji, że kapela mi będzie akompaniować do zajęć. Ten metr kwadratowy, dobra? I. No nie kwadratowy, tylko średnica. I. Raz. Pięty odrywamy. Może być. Raz, dwa, raz. I. Raz, i. Raz, i. Raz, i. Raz, i. Raz, i. Już nie było czego po prostu zbierać, bo te zespoły autentyczne już się rozpadały, jak wrzosy w koszarawie. No Sopotnia jeszcze działała, ale już tam w Sól i te zespoły dalej, czy w Godziszce, pamiętam, byłam na zajęciach, ale tam już praktycznie tam jeszcze kolędowali i nie było takiej możliwości, żeby się od starych tancerzy czegokolwiek nauczyć. I pamiętam raz taki konkurs tańca ludowego na rynku w Żywcu, no ale no praktycznie ci starzy, te stare tancerze i te tancerki, które przyszły, no to taką obrytkę nam tylko mogli pokazać i gdybyśmy się chcieli czegoś zagłębić w jakieś takie autentyczne tańce, czy hajduka, czy coś więcej, no to już niestety nikt tego nie potrafił pokazać. Więc to, co nam zostało i myślę, że większości koleżanek i kolegów, którzy tutaj są, to są wszystko elementy tańców nabytych w zespole. Możemy sobie spróbować. To jest bardzo trudne i myślę, że to naprawdę musicie sobie powtórzyć. Nie będę śpiewała, nie będę się darła, i bo ja na odpuścienie kupiła garła.